Proszę bardzo. Proszę panu. Model prawa, który pan przedstawił, czym to się różni od amerykańskiego? To jest pierwsze pytanie. Pytanie drugie, model społeczny, który pan przedstawił, żeby odkładać pieniądze i nie wydawać, to jest znowu model amerykański, także to nie jest prawda. I trzeci, gospodarka. Nie wiem, czy biurokracja, polska biurokracja nie jest aż tak duża, jak pan porówna świat czy Europę. No są jeszcze może gorsze jest, kraje, tak. Nie, ale są, różnica jest może 8% w zatrudnieniu biurokracji. Także ja się z panem zgadzam, że mamy przerost może o 10% w stosunku do najlepszych krajów w Europie i na świecie. Ale bez innowacji, bez polepszenia edukacji, niech pan weźmie na przykład Irlandię. Oni nie mieli pieniędzy, a są chyba jednym z najlepszych krajów w Europie. Także pański model to taki, bez pieniędzy pan nic nie zrobi. Proszę pana, no niech pan się zastanowi. Pan powiada tak, mówił pan, że to model amerykański. No to nic tam złego nie ma, ludzie raczej... Tak. A do Ameryki kto jechał? Nie, przecież nie jechali ludzie z workami złota, tylko jechali ludzie biedni, którzy liczyli na to, że tam się im poprawi. Bo dobrobyt się nie bierze z tego, że się gdzieś zapiszemy i spadnie na nas deszcz złota, tylko z pracy. Z pracy. I w Stanach Zjednoczonych, wtedy, kiedy Stany Zjednoczone, cały ogromny kontynent, ci biedni ludzie zagospodarowali, to praca właściwie nie była opodatkowana. A w tej chwili w Polsce, na co zwraca uwagę pan profesor Gwiazdowski, to bije na alarm, praca jest opodatkowana tak jak najbardziej luksusowe towary. Jak szampan i kawior astrachański. Praca jest tak wysoko opodatkowana. Myśmy w 1995 roku w Centrum Adama Smitha zrobili takie badanie. Jaką część dochodu rodziny pracowników najemnych rząd konfiskuje pod różnymi tam pretekstami? Bo podatków, składek emerytalnych, tam różnych takich przymusów. Okazało się, że 83% dochodu. O, trochę tego dochodu tam potem mu zwraca w ramach takiej konsumpcji zbiorowej, jak tam edukacja, ochrona zdrowia i tak dalej, ale 83%. Taka rodzina pracowników najemnych jest po prostu skazana na to, żeby jeść z ręki. A przecież wcale to nie jest konieczne. Przecież, proszę państwa, w 90 roku przyjechał do Polski taki laureat Nagrody Nobla z ekonomii Milton Friedman, on już nie żyje. Taki bardzo roztropny Żyd. On był przedstawicielem jakiejś szkoły chicagowskiej z ekonomii monetarystycznej. I zorganizowaliśmy mu spotkanie z parlamentarzystami Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. I on tam udzielił takiej rady, która i dzisiaj jest aktualna. Powiedział tak, to było 90 rok, jeszcze dopiero zaczynaliśmy tam. I powiedział tak, Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, które bogate kraje zachodnie, bogate dzisiaj kraje zachodnie, stosowały u siebie, kiedy były takie biedne jak Polska. To jest bardzo dobra rada. No, ale... Nasi umiłowani przywódcy już nie mogli się doczekać, kiedy się dorwą do strumienia złota z niemieckiego, głównie z Unii Europejskiej. I proszę państwa, jest to ciekawa rzecz, jak się tak przestudiuje ustawy budżetowe z ostatnich 30 lat i deficyty budżetowe, to widzimy, że deficyty budżetowe rosną w miarę dokonywania przez Polskę recepcji tak zwanych europejskich standardów. Po prostu Polska była za biedna, żeby takie standardy u siebie stosować. W związku z tym musiała się zadłużać. Deficyt budżetowy, to państwo wiecie, no więcej wydajemy niż mamy w kasie. No to co mamy robić? Coś musimy z tym zrobić, bo jak nie,
To kiedyś byłem świadkiem takiej demonstracji policjantów przez kancelarię premiera. To jeszcze za Donalda Tuska było. Stali policjanci z całej Polski, mundurowani po cywilnemu, stali tam pod kancelarią, krzyczeli: złodzieje, złodzieje. To aż byłem zaskoczony, tak przyglądałem się temu, bo na całym świecie jak policjant widzi złodzieja, to go łapie, a tu żaden na nie drgnął. Więc widocznie skądś wiedzieli, że tych złodziei nie wolno im łapać i tylko głosowo sygnalizowali ich obecność. Otóż, no, żeby rząd się nie narażał na takie przykre niespodzianki, to musi znaleźć środki na pokrycie deficytu. No, ma trzy możliwości. Albo podnieść podatki, no ale tutaj jest pewne ryzyko. Dlatego, że ludzie wierzący to mogą powiedzieć, że to Pan Bóg taki hamulec tam ustanowił, a niewierzący to, że litościwa natura. Otóż podatki można podnosić do pewnego momentu. To jest tak zwany w ekonomii efekt Laffera. Od nazwiska człowieka, który to wykrył. Otóż jest pewien poziom opodatkowania, powiedzmy 10%, i wtedy dochody budżetowe są najwyższe. Ale rząd tam jeszcze by chciał zakombinować i podnosi do 15%. I wtedy ciekawa rzecz, że dochody zamiast wzrosnąć, to spadają. Dlaczego? Ano po pierwsze dlatego, że tak, w każdej gospodarce jest pewna liczba przedsiębiorstw, które są na pograniczu rentowności. Większość jest na średnim poziomie rentowności, a też potem tak niewiele na bardzo wysokim stopniu rentowności. I one są na pograniczu rentowności, ale jeszcze są rentowne przy 10% podatku. Przy 15% już nie. I od nich nie to, że wyższego nie ma, już żadnego nie ma podatku. A ci, którzy byli na średnim poziomie rentowności, widząc, co się dzieje, zaczynają kombinować, zaczynają oszukiwać. No i od nich też już nie ma tego wyższego podatku, tylko taki, aby Polska nie zginęła. No jeszcze ci, ale to jest tych za mało, żeby tam te wszystkie... Więc efekt Laffera działa. Więc tu rząd może do pewnego momentu podnosić podatki, ale później już nie. To się przekonał rząd Leszka Millera, kiedy podniósł akcyzę na alkohol. Z dnia na dzień te gorzelnie zaczęły bankrutować, a do Polski się wlała rzeka spirytusu z zagranicy. I dochody z akcyzy gwałtownie spadły. Rząd się zreflektował, przywrócił akcyzę do poprzedniego poziomu. Gorzelnie znowu zaczęły pracować na trzy zmiany. Rzeka spirytusu popłynęła, ale już w drugą stronę. No i to właśnie taka nauczka. No to dobra, już podatków nie można podnieść. A deficyt jest. Co trzeba zrobić? No, można coś sprzedać, co jeszcze mamy. No to już żeśmy wyprzedali wszystko. Na pokrycie deficytów budżetowych, dochody z prywatyzacji. To jest taka pozycja w ustawie budżetowej, dochody z prywatyzacji. No już tam nie mamy czego prywatyzować, bo to, a gdzie by tam się ci, tak jak kiedyś w Gdyni, dyskutowaliśmy z takimi właśnie z urzędu tam zarządu miejskiego i oni nawet nie byli tacy przeciwni prywatyzowaniu różnych rzeczy, tylko jeden argument podnieśli. To czym byśmy wtedy zarządzali? No rzeczywiście nie byłoby czym, tak, to prawda. Więc to jest argument nie do odparcia. No to już nie mamy czego sprzedać. No to jeszcze jest trzecia możliwość, pożyczyć pieniądze. No dobra, ale to jeszcze trzeba oddać. I to w ten sposób, to jest najczęstszy sposób pokrywania deficytu budżetowego, tylko że rośnie dług publiczny wtedy. Rośnie dług publiczny państwa, który trzeba, no jak nawet nie spłacać, to trzeba go obsługiwać, czyli płacić procenty. Jak to wygląda w tej chwili w Polsce? Proszę państwa, mamy budżet Unii Europejskiej, to jest na 7 lat. I w tej chwili jeszcze jest wykonywany budżet z lat 2013-2020. Średnio z tego rocznie przypada dla Polski tych subwencji unijnej netto, bo to Polska płaci składki, przecież 18 miliardów złotych rocznie, no mniej więcej, bo to zależy od kursu walutowego.
No, ale netto dostaje 28 miliardów średnio rocznie złotych jako subwencja Unii Europejskiej. I w roku ubiegłym, który rząd uważa, rząd dobrej zmiany uznał za najbardziej korzystny z punktu widzenia budżetowego rok, koszty obsługi długu publicznego wyniosły 34 miliardy złotych. Czyli musieliśmy na koszty obsługi długu publicznego wydać całą subwencję i jeszcze dopłacić. A komu te koszty płacimy? Ano niemieckim bankom, bo to od nich pożyczamy. One kupują polskie obligacje rządowe. Pieniądze wracają tam, skąd przyszły. I to taki to jest mechanizm. Jak ktoś myśli, że jest inaczej, to jest po prostu w błędzie. Jest po prostu w błędzie. I dlatego mówię, że trzeba pozbyć się iluzji i trzeba oprzeć przyszłość kraju i obywateli na odblokowaniu potencjału, który jest. Który jest. Tylko no, w interesie niektórych grup społecznych on jest zablokowany i w interesie naszego sąsiada, naszej złotej pani też. Więc musimy się zdecydować, na czym nam bardziej zależy. Czy na tym, żeby nasza złota pani była zadowolona, czy żebyśmy my byli zadowoleni. Bo to no, musi to zostać jakoś, ta odpowiedź musi zostać udzielona. Nie wiem, czy pan się czuje usatysfakcjonowany. Jeśli nie, to bardzo proszę.